mam ogromną satysfakcję i jestem bardzo dzisiaj szczęśliwy, że dzisiaj jest odbiór tego budynku, że dzisiaj jest zgoda, a jeżeli chodzi o perspektywy wyposażenia, to już musi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postawić tą przysłowiową kropkę nad i. No, szkoła ma około 1/3 więcej sal niż w starym budynku. Praktycznie można stwierdzić, że tam nie mamy sali gimnastycznej, bo jest malutkie pomieszczenie na lekkie ćwiczenia. To jest sala z prawdziwego zdarzenia. Nie mamy sali koncertowej, kameralnej, tylko jest to taka adaptacja auli, gdzie jest taki mała scena, gdzie możemy wykonywać koncerty, realizować egzaminy. Na pewno nie ma ściany wspinaczkowej, na pewno nie ma siłowni. No nie ma tak dobrze przystosowanych, przeadaptowanych sal lekcyjnych, muzycznych, bo jest wyśmienita akustyka w nich i jest wyciszenie. Nie będziemy tutaj słyszeć nadmiaru instrumentów, co generuje taki po prostu hałas. Wspaniała stołówka szkolna, niezwykle ciasna u nas, notabene bardzo smaczne obiady. Ale tutaj stołówka, wyposażenie, zaplecze jest fenomenalne, na wybitnym, można powiedzieć, poziomie zaplecze kuchenne. No i przestrzeń, jadalnia, uczniowie mogą naprawdę spokojnie i smacznie zjeść posiłki, co też nie jest bez znaczenia. Nie ukrywam, że mamy zamiar przejąć salę koncertową Filharmonii tutaj obecnego budynku i mamy już zaprojektowane wstępnie plany takie projekty dotyczące łącznika między Filharmonią a tą szkołą i myślę, że to będzie całkowity taki kompleks edukacyjny, który nie tylko nam jako szkole będzie służył, ale myślę, że wielu szkołom muzycznym możemy tutaj robić wspólne projekty w szkołach artystycznych, a służyć po prostu mieszkańcom Wrocławia. Tutaj, tak jak realizowałem tą szkołę, było to wszystko jakby kontrolowane, świadome, wiedziałem, co się dzieje. To sądzę, że absolutnie to może być kwestia miesiąca, dwóch i powinniśmy z ministerstwem otwierać tą szkołę jeszcze raz.